Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. I kochani, chyba dolazłem do tego, dlaczego tak ścinało nagrania, bo jak widzicie teraz stanowczo jest lepiej. Ale zanim wam opowiem o tym wszystkim, to oczywiście musimy stąd wyjść najpierw. Teraz już powinno być naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o nagrywanie i od razu wam mówię, że również poprawiłem dźwięk. Ale przed tym, bo w sumie już wylazłem niepotrzebnie, co zrobiłem w międzyczasie? Kochani, wypieprzyłem Makarowa. To jest broń nie dla mnie. Po prostu ja jakoś z tą bronią nie potrafię latać. No, po prostu jakoś mi to się nie podoba. Ulepszyłem za to kałasznikowa już na maksa. No jedynie czego nie mamy to przyrządu celowniczego i magazynku. Nie wiem jak zdobyć lepsze przyrządy. Naprawdę nie mam pojęcia. Ulepszyłem Dominatora również na maksymalny poziom. Myślę, że teraz będzie fajnie się z niego strzelać. No i do pasztetu do paszteta dodałem broń na kartusze. Więc teraz mamy dużo kartuszy, dużo miejsca też sobie tutaj zwolniłem. 5 apteczek myślę, że śmiało wystarczy. Po 3 każdego kartusza myślę, że będzie spoko. No właśnie, czy my mamy jakieś ulepszenia jeszcze bohatera? Ile mamy punktów? 52, no tak za dużo sobie nie poszalejemy. No to potrzebujemy 146, szkoda, bo to jest fajne. Można by było w końcu zainwestować w to i sobie bez problemu regenerować broń energetyczną. Tutaj nas chyba nie stać na nic, prawda? No nie. Nie stać nas na nic. Wiem, że tego sobie też nie możemy powrócić. Dobra, powrót i odbierz to jest co innego. Odbierz to jest wymaga... Wiecie, weźmy sobie może tego awatara na razie. Zobaczmy, że go potem odinstalujemy. No i spoko. Mamy większe odporności. Jest milusio. No i kochani, jak zapewne widzicie, jest lepiej z tym nagrywaniem. Nie pamiętam, gdzie my w ogóle tutaj skończyliśmy. A co jest najlepsze, nagrywałem to wczoraj. Musimy się dostać na poziom drugi. Tylko jak się tam dostać? To jest pytanie za milion punktów, bo tutaj fakt faktem mamy pokazane, że w jakiś sposób się możemy dostać, ale ja nie mam pojęcia jak. Wow, tu w ogóle się tyle rzeczy rusza. Tyle rzeczy się tu rusza, że o matko bosko. Wiem, że tu nie ma żadnego przejścia niestety. Tutaj też nie ma. A tu pewnie się nie dostaniemy. Tu jest czerwone. Tu gdzie jest czerwone, to się na pewno nie dostaniemy. Tutaj wygląda jakby się dało jakoś wspiąć. Tobie już nawet nie mogę zrobić, nie trać głowy, uspokój się. Myślę, że jest tutaj definitywnie jakieś wejście. Tylko jak? Chyba. Ale jestem świnia. No jakoś tutaj trzeba wyjść. Jakoś trzeba wyjść, tylko naprawdę, kurde, nie wiem jak. Może jednak nie było głupim pomysłem. Czekajcie, gdzie było to wejście bezpośrednie? Chyba tu. Tu? Chyba tu. I tutaj było wejście windą. Zobaczmy jak to wygląda. Gdzie się przeniesiemy. Już widzę, że znacznik tam chyba ginie wtedy. Szkoda. Szkoda. Właśnie, to jest poniżej. To jest znacznie poniżej, 18 metrów. Tu nie widzę żadnego przejścia. Tu nie widzę żadnego przejścia niestety. No i mam problem. Bo serio nie mam pojęcia jak tam się dostać. Naprawdę nie widzę żadnego wejścia. Górnego. Żadnej dziury, gdzie moglibyśmy się dostać. Nic a nic. No chyba, że gra nas chce zaskoczyć jakoś tutaj tą wspinaczką w ten sposób. No bo tam się nie dostaniemy. Choćby starały... Nie, czy jakie to było? Góry srały? Coś takiego. To nie wejdziemy. Oj, Shiro. Może gdzieś tu wejście jest. Też nie ma. No i mnie teraz gra zaskoczyła. Jeżeli nie znajdę za chwilę wejścia, to pewnie wam to utnę.
No bo szkoda w ogóle tracić na to czasu. My tu byliśmy? Byliśmy. To jest wielorybek. Przejdź na drugi poziom. Ale jak? Ale jak? How? How, how, how? Dobra, koń. Zaraz się zobaczymy. Myślę, że już wtedy znajdę. Chyba mi się udało. Tak, dobra, udało mi się. Zaczęło wcisnąć tutaj. Wow, 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 wow. Co to było? No ba. Definitywnie pomogło. No i teraz się tutaj można dostać. I choćby góry srały, udało się. Co tu robisz na samym dole? Natychmiast wracaj na górę, twój kombinezon nie jest przystosowany do takiego ciśnienia. Jakiego ciśnienia? Płynę na powierzchnię przepana, muszę to zrobić. Płynę na powierzchnię przepana. Charles, co jest nie tak z tym kolesiem? Znaczy, łapię, że jest martwy i w ogóle, ale... To odpowiednik zespołu stresu pourazowego w sieci neuronowej. Jeśli ofiara ginie gwałtowną śmiercią, jej świadomość może modulować alternatywną percepcję rzeczywistości na podstawie własnych preferencji i otoczenia. A, w sumie to ma sens. No ma i to mocny. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj, żeby nic nie ominąć. Nie powiedzcie mi, czy są teraz spadki FPS-u? Chyba nie powinno być. Hero jest mądry. I właśnie, co powodowało te spadki FPS-u? Co my tu mamy? Tierieszkowa, słyszysz mnie? Tak, drogi towarzyszu. Przewróciliście komunikację. To gdzie jest ta twoja głowa? Moja głowa jest tam, gdzie jej miejsce. Za to głowa Klary powinna być gdzieś na waszym poziomie. Jak już mówiłam, co się przygniata z ogromną siłą. Jak okropna migrena, jak ciężka koparka, jak najwyższa góra. Zrozumiałem, naprawdę. Od tego biadolenia też mam migrenę. Poszukam jej. Co powodowało spadki FPS-ów na nagraniach? Nie uwierzycie, ale spadki powodowała synchronizacja pionowa. No właśnie, synchronizacja pionowa, która spierdoliła mi tyle nagrań. Dostęp przyznany. Tutaj nory nie ma. Przestań to robić. Synchronizacja, która spierdzieliła mi tyle nagrań, że to szok. Że to szok. Wow, jakieś artefakty? Co to? Ktoś się tu pierdzieli z cieniami chyba. Chyba, że tak powinno być. Nie, dobra, to jest po prostu tak zepsute. Tutaj już tak celowo. Żeby wilkidając? A jakże? A jakże? Hipopotam. Pracownik ZSRR. Da się tutaj coś łączyć? Wygląda jak labirynt dla dzieciaków. Bułka z masłem. O matko, nie! Co ja muszę zrobić tu? Jak mi powiedzcie, co ja muszę zrobić, to wtedy może się zastanowić, czy ja chcę w ogóle zagrać. A, tu jest dziurka, dobra. Tu. Labirynt dla dzieci, rozumiem. A więc, kuleczko ma. Przejście, gdzie jest tam? Tu. Pamiętajcie, zawsze od końca się to robi. Kuleczka spada. Kuleczka się chyba zbugowała. Nie, dobra, już działa. To ma iść tu. Ale skaczesz. To ma iść teraz tędy. Kurde, nie no, naprawdę. Jak to obrócić? Się nie martw o obrócenie. Jeżeli chodzi o kwestię wykonania tej gry, naprawdę jestem wręcz zaskoczony, że ta tak zwana ruska gra jest w taki sposób zrobiona. Tu jest tyle kontentu. Ja naprawdę byłem przygotowany na to, że no, ta gra będzie trwała, mówię, 7 godzin, maksymalnie 7 godzin. Liczyłem na jakieś 12 odcinków, naprawdę max, totalnie max. A tutaj jest tyle kontentu, że ja pierdzielę. Dobra, teraz musimy do przodu. No, prawie, generale. Ej, chyba już wiem. Nie! No nie, to będzie najcięższe. Kupię piłko, wracaj!
W końcu zadziałało. Nie. Wracaj. Majorze, czy wiecie, co w ogóle robicie? Wiemy, co robimy. No nie. Nie tędy. Wracaj. Charles, odezwiesz się jeszcze raz do mnie w ten sposób, czy cię zaraz... No... to jest celowa robota. Chwila. Nie. Jest, poszło. Zrobione! Prościzna! Zakrętu leżała plugawa padlina, na ścieżce szwirem zasiany, z nogami zadartymi lubieżnej kobiety, parując i siejąc truciznę. Jedwała, cyniczna, otwarła sekrety brzucha, pełne nie! Wierzyło się w burzę, jakby rozłożyć pragnęło i oddać wielokrotnie potężnej naturze. Złączone z nią niegdyś dzieło. Błękit oglądał szkiel. Siema. No, mam głowę. Musimy się śpieszyć. Charles, nie wiesz, ile mamy czasu? Nie potrafię sprecyzować, ale na pewno niewiele. W końcu mam wszystkie jej części. Dobra, ale ja tam chcę wejść. Ja tam muszę wejść, tylko nie wiem, kurde, jak. Czekajcie, a dobra, wiem jak. To jest minigra. Parkury. Ja bym tą kulkę po prostu wziął, przełożył i tyle w temacie. Dobra, tu było. Tak. Tak. I nie spierdol, Shiro. Dobrze, nie spierdoliłeś, gratuluję. I to chciałem zabrać. Znaczy na dole nic nie było? Chyba nie. Czym jesteś? Karto Duma zakładu 3826. Dziewiczy lot powietrznej platformy odbył się w roku 1950. Dobra, starczy. Aktywowaliście już tryb ćwiczeń wojskowych? Kondor Mołotowa lada chwila wyląduje. Wszystko gotowe. Zrobię to teraz. Szybko, szybko! Macie tylko kilka minut. Dobra, jak chcecie sobie to poczytajcie oczywiście. Bo to się delikatnie zatrzymuje, żebyście mogli w razie czego sobie to przeczytać. Wow, co to było? Zapisywanie. Zapisywanie danych. I jesteśmy. Przeproszenie, wąs brzmi w trzcinie. Znajdźcie przy nieszczęści Klary. Świetnie. O, siema. Parkour! Nie ma mnie tu. Staw tam mnie. A jak ktoś, to przyjdźcie do mnie na dół. To jest... nie, działający? Dobra, idą chyba. Idą, idą. Paniaczki lecą do mnie. Come to papa. Aż pokłócam sobie. Gdzie? Hop! Yeah. Woo! Do góry, do góry, do góry. I w dół. Do góry, do góry, do góry. I w dół. O, ty jeszcze żyjesz? O, ty skurczy synku. Patrzcie teraz. Fajne, nie? To jest karabinka! Tak zasilania, fuck. Wąt tam odcięli. Tu już się chciałem pobawić, nie powiem, że nie. Wszystkie konusy? Wszystkie. Wszystkie konusy, wszystkie. Dobra, Klara. Mocuję głowę. 2, 2, 7, 9, 9, 1, 0, 0. Pobudka, dzień dobry bardzo. Wszystkie części na miejscu. Co teraz? Procedura samonaprawcza zakończona. Jestem gotowa do działania. Dziękuję, towarzyszu. Teraz zainicjujemy procedurę startu. Wygenerowano pierwszą sekwencję kodu. Proszę potwierdzić zgodność sekwencji kodu. Wygenerowano drugą sekwencję kodu. Sekwencje kodu są zgodne. Inicjalizacja zmiany trybu funkcjonowania WOGN. Nowy tryb, ćwiczenia wojskowe. Chyba się udało. Dziękuję panią. Dziękuję, drogi towarzyszu. Proszę, towarzyszu Mołotow. Błagam.
Tu nie jest bezpiecznie. A więc jednak, powiedziano mi, że wszystko macie pod kontrolą. Mieliśmy niewielki problem, ale major Nieczajew, przepraszam, agent P3 już się nim zajął. Czym dokładnie się zajął? Podłoga lepi się od krwi. To nie jest krew. To farba. Towarzyszu Sechenov, gracie w niebezpieczną grę. Witajcie, towarzyszu Mołotow. Nie rozumiem, w jaką grę. Dobrze wiecie, o co chodzi, towarzyszu Sechenov. Wasza wewnętrzna awaria jest w istocie globalną katastrofą. Wasze roboty w trybie bojowym. W dodatku niezliczone ofiary w ludziach. Kontynuować? No, bardzo proszę. Najpierw jednak chciałbym wiedzieć, skąd pochodzą te informacje. Od Wiktora Wasyliewicza Pietrowa, waszego inżyniera, wybitnego robotyka i poważanego obywatela Związku Radzieckiego. Byłego inżyniera. Obecnie znany jest jako więzień numer 230385, skazany na prace społeczne w kompleksie Wawiłow. Z waszego nakazu łamie pan prawa Związku Radzieckiego. Jako minister, minister przemysłu państwa, ma pan świadomość konsekwencji. Oto orzeczenie prokuratora generalnego. Nadchodzące uruchomienie sieci neuronowej Collective zostanie odwołane, a przeciwko panu zostanie wszczęte postępowanie. Czy wyraziłem się jasno, towarzyszu Sechenov? Towarzyszu Mołotow, czy możemy pomówić na osobności? Uważa pan, że to cokolwiek zmieni? Dobrze. Spodziewam się tu pana za 15 minut. Michaelu, spotkajmy się na lądowisku. A, już idę. Proszę wybaczyć. Proszę, śmiał. A ty nie pójdziesz swojemu panu na spotkanie, majorze? Stockhausenowi bardzo się śpieszy. Coś się stało, majorze? Majorze, zadałem pytanie. Zamknijcie drzwi. Co się dzieje? Zamknijcie drzwi, powiedział. Kurde. Co tu się odwala? Gdzie my jesteśmy? Jakaś retrospekcja? Nasz kolega stwierdził, żeby zamknąć drzwi, czyli najprawdopodobniej możemy odwalić. Wow. Co tu się dzieje? Jest sens, że ja tutaj... Co roboty? To są wąsacze. Czemu ja tu mam pod... No właśnie. Mogę klikać E, ale co to zmienia? I co ja zbieram? Jakieś krowy... Bóg wie, co to jest. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, co to są za znajdźki. Gra nam tego niestety nie wytłumaczyła w żaden sposób. O, kolejna znajdźka. Coś tu zbieramy, o to działa. Nie działa tak, jak myślałem. Dobra, no idziemy dalej chyba, nie? Co? Czemu mamy jakieś dziwne nogi? I dziwne łapy? No ej, tak to ty mi nie rób. No, dobry, dobry. A ty, agencie. Dosłownie. W ten sposób to działa. Po co my zbieramy te jabłuszka? Tam dynie, chuj wie co to jest. I co to w ogóle jest za kompleks? Czy my jesteśmy naćpani po prostu?
Wow, nie można, odbija nas. Teraz to w ogóle się dziwna jatka zrobiła. Wuhu. Dzień dobry. Tu jabłuszka. Ale płomienie. Jak się dostać tu? Jest tu jakiś... A, taki myczek. Wow, jakiś wybuch chyba był. Ale to zaraz, bo my jeszcze wszystkiego nie zebraliśmy. Taki parkour. Wow. To u nas odpycha stąd. Proszę mnie nie odpychać, bo ja nie jestem do popychania. Nie jestem żadnym popychadłem tutaj. Dobra, rozumiem, że tu już więcej nic nie znajdziemy. To są kolejne jabłuszka, no definitywnie to jest jakiś wybuch. Dobra. Kapuję spokojnie, nie krzyczcie. Ale jestem trochę upośledzony, więc musicie mi wybaczyć. No, Wow, bug! Jabłuszka. No tu możemy sobie obserwować, jak to wygląda z dystansu. Tu jest ten wybuch. Widać, że ich niestety rozerwało. Albo to jest wojna. Wojna naszego bohatera, który tam w przeszłości był. Niby na tej wojnie. Staram się wyzbierać wszystko. No tu już jest nieprzyjemny. Ho. Jeszcze tu, amigo. Ej, czemu nie zabrałem tego jabłka? Te jabłuszka na pewno? Na pewno. Op, tam jedno zostawiłem. Wow. Ej, ale tego to się nie spodziewałem. Again. Oh shit, here we go again. Op. Aż mnie nos zasłęciał. Muszę podrapać, sorki. Zresztą mówi do nas łza. Kurde, co tu się dzieje? Ktoś do mnie non-stop nawala na Messengerze. A, dobra, nie na Messengerze, Discord się odzywa. Jak zwykle odzywają się w nieodpowiedniej chwili. Jak tak, to jest cisza. O? Czemu my jesteśmy psem? Albo innym dziedzictwem. Tam jest jeszcze jedno. Czy my tu możemy zginąć? To jest to przepytanie. Op. Znajdź mnie, jestem tu. Ale. Chyba, że to kolejna wojna. Może tak naprawdę ten bunt robotów to jest tylko pretekst. Tam nic nie ma? Jakby nie wiem. Tam nic nie ma już na pewno. Teraz się zastanawiam. Tam nic nie ma na pewno? Hej! Proszę mnie tam puścić. Nie, no ja sobie nie odpuszczę, zapomnijcie. Muszę zobaczyć. Mogłem sprawdzić najpierw. A nie, tam przejścia nawet nie było. Okej. I dalsza droga prowadzi tam. Tam świat. Jak ja zbieram te jabłuszka dla jajec, to się zirytuje. Co? Parkour! Definitywnie to jest bombardowanie. Jak się rozglądam jeszcze, czy tu nie ma tych jabłek, ale... Chyba nie. Tam coś nie są jabłka? Chyba nie. Pytanie, czy te jabłka widać z daleka, bo jeżeli nie widać ich z daleka, no to mam problem. Wtedy ich na pewno nie zbierę wszystkich. Tam nie ma jabłuszek. Wow!
Nie! Parkour! Dobra, rozumiem, o co chodzi. Teraz tu. Zabieramy wszystkie. Chyba ta. Nawodnic nie ma? Chyba nie. Dzień dobry, pani. No serio, mnie to interesuje, czy ja tam nic nie zostawiłem. Nie lubię czegoś takiego. O! Ale udało się. Nic nie ma? Nie ma. Tu też nic nie ma. Może dziwne, że tam nic nie położyli. Serio, mam nadzieję, że nic... Że nic nie zostawiłem. A jakby na przykład tutaj gdzieś włożyli te jabłuszka, to by było chamstwo. Petrzy, mój drogi, ty żyjesz. Na to wygląda. Towarzyszu Syczenow, cała komisja rządowa nie żyje. To ciało towarzysza Mołotowa. A co zresztą? Ile było z nim osób? Jakieś 15. Może ktoś przeżył. Sprawdź. Co tu się stało? Kto to zrobił? Pewnie roboty się tu dostały. Masz szczęście, że nic ci się nie stało. Towarzysze Syczenow, wszyscy członkowie komisji nie żyją, bez wyjątku. To jest tragedia, ale niczego nie zmienia. Musimy aktywować kolektyw. Absolutnie się zgadzam, ale co zrobimy z martwym członkiem Politbiura? Nie mamy dużego wyboru. Prawa, zajmij się tym. Michaelu, udajcie się do stacji radiowej i dopilnujcie, by linia rządowa była odcięta od zasilania. I to szybko. Oczywiście, ale Kreml będzie oczekiwał sprawozdania od towarzysza Mołotowa. Osobiście poinformuję Politbiuro o tej tragedii. Pośpiesz się, Michaelu. Nie mamy wiele czasu. Lewa, pomóż jej. Jak się czujesz, mój drogi? Kiepsko. Znów cię zawiodłem. To zadanie przerasta mnie. Jak nas wszystkich. Okropny incydent. No i mamy tą słynną scenę.
Co tu się odpierdala? Co? Co to było? To był hołd zmarłemu. Towarzysze Sechenov! Mamy problem. Węzeł centralny transmituje sygnał. Ktoś próbuje przesłać nasze informacje na zachód. Kto? Kto mógł to zrobić? Tylko dwie osoby mają dostęp do systemu. Wy i Pietrov. Pietrov nie żyje. Widziałem jego ciało. Tylko ciało? Pietrov to jest przede wszystkim głowa. To było jego ciało. Jak to możliwe? Filatova. Kiedy ma się za wspólnika neurochirurga pokroju dr Filatovej, wszystko jest możliwe. Wyśledziliście sygnał? Pietrov maskuje swoją sygnaturę, ale jestem pewien, że jest w którymś z centrów naukowych. Słyszałeś, mój drogi? Znajdź go. Natychmiast. No i jak widzimy, Sechenov chyba nie jest tym dobrym tutaj. Co jest najlepsze, tą rzeź zrobiliśmy najprawdopodobniej my. No niedobrze się dzieje. Aczkolwiek fajna scena. Charles, co tu się stało? O co konkretnie pytacie? Kto zabił rządową komisję? Kto zabił rządową komisję? Jak udało mi się przeżyć? Przykro mi, nie mogę pomóc. Straciliście nagle przytomność, jakby was ktoś uderzył w tył głowy. W tej samej chwili również ja przestałem działać. Co to był za potwór, ten z czerwonego polimeru? To był neuropolimerowy magazyn danych. Magazyn danych? Co on przechowuje, trupy? Szef mówił, że to był hołd zmarłemu. Co to ma wspólnego z danymi? O to trzeba będzie zapytać samego doktora Sechenova. Ja mogę tylko powiedzieć, że profesor Zacharov zginął w ten sam sposób. Ale to pojebane. Naprawdę sądziłem, że polimer jest niegroźny. No właśnie. Czyli Sechenov najprawdopodobniej coś tutaj mocnego knuje. W sumie racja. Znajdźcie jak najszybciej Pietrova i wróćcie do Czołomieja. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Charles, dlaczego ten potwór... No wiesz, to czerwone polimerowe coś. Magazyn danych. Dlaczego wyglądał jak człowiek? To był pomysł doktora Sechenova. Chciał, żeby mógł się sam poruszać. Po co magazyn danych miałby się sam poruszać? Nie obawiali się, że ucieknie i przepadnie ze wszystkimi informacjami? Nie ucieknie. Jest lojalny wobec doktora Sechenova, tak jak baletnice bliźniaczki. Kiedy doktor puszcza go wolno, zawsze trzyma się blisko niego jak dodatkowy ochroniarz. Ochroniarz? Czyli może atakować ludzi? A jak myślicie, towarzyszu majorze? Dlaczego neuropolimer zdolny rozpuścić ludzkie ciało w ledwie kilka sekund miałby móc samodzielnie się poruszać? Ja cię nie mogę. Czyli ta galareta może po prostu się do kogoś podkraść i zabić go w mgnieniu oka, nie zostawiając ani śladu? Przypomina mi to pewną osobę, która zginęła w tajemniczych okolicznościach i bez świadków. Poślizgnęła się i wpadła do gadzi. O, skwary. Tak, samo się nasuwa. No dobra, tylko myślałem, że on jest już do nas przyjaźnie nastawiony, ale widzę, że nie. Niestety nie. Dobra, siadło? Siadło. No to co? Rajdujemy, kochani, pierwszy raz, zresztą w sumie nie pierwszy, bo to już drugi raz rajdujemy w ogóle w tej grze. I widzę, że naprawdę tu jest jeszcze masa materiału, masa kontentu, który nas tutaj jeszcze może zaskoczyć. Ej, Charles, czyli kiedy doktor Sechenov wysyła swoje bliźniaki na misję z, powiedzmy, Stockhausenem, pilnuje go ten czerwony potwór? To miałoby sens. Skoro w zakładzie roi się od morderczych robotów, towarzysz Stockhausen nie może samodzielnie dotrzeć do celu, a Sechenov nigdy nie zostaje sam. Czemu? Jest bohaterem Związku Radzieckiego. Wszyscy go kochają. Dlaczego ktoś miałby na niego nastawać? No właśnie, dlaczego, towarzyszu majorze? Myślisz, że na Kremlu są osoby zazdrosne o niego? Które chciałyby się go pozbyć? Raczej pragną pełni władzy nad kolektywem.
Jeśli władasz całym światem, trudno się dziwić, że inni pragną twojego tronu. Bardzo wpływowi inni. Nie ma lepszego kandydata na pierwszego sekretarza kolektywu niż dr Sechenov. Pierwszy sekretarz? Sądzicie, że to właśnie nim zostanie? Oczywiście. A kim innym? Mam nadzieję, że macie rację. Mhm. Charles, jak ten kutas Pietrow mógł wysyłać wiadomości na zakład? Zakład jest odizolowany. Gdyby Pietrow mógł cokolwiek przesłać bezpośrednio komuś innemu, już by to zrobił. Dlatego usiłuje się włamać do centrali sterowania kolektywem. Masz na myśli tę jebitną kulę na niebie? Czyli Pietrow jest gdzieś w pobliżu? Tak sądzę. Protokół awaryjny zablokował większość komunikacji między zakładem 3826 a światem zewnętrznym. Tej blokady nie da się obejść. Potrzebna byłaby cała Akademia Naukowa, taka jak Akademia Konsekwencji. Więc co on chce osiągnąć? Jak z pewnością zauważyliście, jest tylko jeden kanał komunikacyjny połączony ze światem zewnętrznym, który nie podlega protokołowi awaryjnemu. Tajna linia rządowa. W rzeczy samej. Tego kanału dr Sechenov używa do rozmów z Kremlem. Nikt inny nie ma do niego dostępu. No, nikt poza babcią Ziną. To co Pietrow usiłuje zrobić? Moim zdaniem chce sklonować centralę poprzez podszycie się pod doktora Sechenova. A to sukinkot. Dużo informacji jak na raz. Mega dużo informacji jak na raz. Dobra, wsiadamy znów do bryki. Ja tutaj sobie chciałem zwiedzić przy okazji zapisać. Ale widzę, że tu nic niestety nie było. Chciałbym jeszcze zobaczyć mapę. Jak wygląda dokładnie mapa i gdzie nas prowadzi? Serio? Naprawdę? W samochodzie się nie da? No, M nie działa M. Czemu nie działa M? No nie działa M, co tu się buguje? Gro, nie baguj się. Nie działa. Może escape? Terazem? No chyba jednak tej mapy nie podejrzymy niestety. Ogólnie sporo jest tutaj dodatkowego kontentu, który właśnie... Wow! Samochody też rozwalają. Narra? O kurde, taki twardy jesteś? Albo ty żyjesz? Ja potrąciłem, biada. Charles, czy Pietrow naprawdę mógłby oszukać centralę? Nie zaprogramowali jej debile, prawda? Musieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia. Pietrow to utalentowany inżynier i programista. Nie bez powodu pracuje w zakładzie 3826. To on zoptymalizował protokoły przesyłu danych cyfrowych. Programista robot oraz robot robot. Sposób funkcjonowania centrali ma w małym palcu? To znaczy, że Pietrow naprawdę mógłby ją oszukać? To dlaczego dr Sechenov zawierzył te protokoły jednej osobie? To tylko chwilowe. Po uruchomieniu kolektywu 2.0 kanały komunikacji cyfrowej staną się bezużyteczne i zbędne. Wszystko będzie przesyłane drogą emisji fal neuropolimerowych. Kod binarny trafi na śmietnik historii. Cały czas mamy różne schizy, jeżeli chodzi o jakąś pannicę. Jakąś pannicę, która nam tutaj... Po uruchomieniu kolektywu 2.0 kanały komunikacji cyfrowej staną się bezużyteczne. No, przecież mamy otwartą przestrzeń. Co sobie ta gra? I zbędne. Odwala. Wszystko będzie przesyłane drogą emisji fal neuropolimerowych. Kod binarny trafi na śmietnik historii. Razem z programistami. Nic dziwnego, że Pietrow tak się wkurzył. Chce wszystko rozpieprzyć, póki może. Tak z grubsza, chociaż podejrzewam, że Pietrowem kierują inne motywy. Jest zdrajcą macierzy. W dupie mam jego motywy. Ile mamy czasu na powstrzymanie go? Włamanie się do centrali kolektywu jest bardzo trudne. Nawet z właściwym sprzętem komunikacyjnym Pietrow będzie potrzebował na to dużo czasu. A gdzie znajdzie taki sprzęt poza centrum naukowym? Tylko na pokładzie latającego kompleksu Czołomiej. I nigdzie indziej? Świetnie. Pietrow, jesteś już ugotowany, ty zdradziecki kutafonie. No, raczej nie bardzo. Tam jest chyba jeszcze skrzynia. Czy ja jej nie wziąłem do końca? No jaja. Czy tu nic nie ma? Nie róbcie sobie żartów, że tu nic nie ma. No leci, kurwa, samolocik. Locik, samolocik. Nawet trzy lecą.
na dół. Ja nie mry mry. A jeszcze szybko podlecę sobie tutaj, no bo czegoś nie wziąłem definitywnie. Jak lama. Jak lama. A bo to była druga skrzynia, to były dwie skrzynki. Cały czas tam wpadają skrypty, które już mamy. Skrypty, schematy. I to mnie wkurza trochę. Gadaj. Szkoda, że nie da się tutaj skanera uruchamiać. Jakby w trakcie jazdy. To by było hej, też Charles, fajne. Charles, co bada centrum Seczenowa? Fale radiowe, towarzyszu majorze. Jest tam sprzęt, który pomoże Pietrowowi was wykryć. Zalecam więc ostrożność. No to lepiej będę cicho. No się cicho nie da. I w dół. Pokaż, co potrafisz. Wszystkie? Serio? Już? To było za easy. Dobra, tu jeszcze dwa. Sobie was oczywiście też weźmiemy. Oczywiście was też sobie weźmiemy. No i prawą skrzynka. Wszystko? Wszystko, wszystko. To 30 metrów daleko, na piechotę nie pójdziemy. A samochodzik tam się już powoli pali. Ja mam naprawdę taką manię zbieracza i to mnie bardzo gubi. Bo ja bym chciał wszystko zebrać. Co tu było? Dobra, kiedy naczek lewy? Tyk, cyk, myk. O Jezu, ile tam jest jeszcze trasy. Nie odjeżdżaj. Kamera. Gdzieś jest tu. Tu jest kamera. Zapiszemy sobie tutaj gierkę. Co zatem wybieracie, majorze? Mamy jakieś ulepszenia polimerowe? To jest pytanie. 121. Jeszcze chyba nie. Osoba telekineza 226. To mnie trochę mało interesuje. Może bardziej w energię postaci? Czy w samą postać zainwestować? Kurczę, nie wiem. To już mamy. 165. Tego jeszcze niestety nie możemy. Dobra, zbieramy na razie. Uzbieramy coś, wtedy popatrzymy. Do góry. Umrzyj. Dobra, zostało tylko po tej stronie jeszcze. I tu już mamy bastę. Irytujące jest to, że te roboty non-stop się respią. Naprawdę jest tak to irytujące. Tyk. Chleba. Wszystko proszę. No ja tak nie lubię, jak coś mi zostaje. Weź to wyrzuć. Tam się coś zacięło, definitywnie. Aha. Teraz będę czuł pustkę. Pustkę, że nie wziąłem wszystkiego. Wy też macie tak najebany we łbie jak ja, pod tym względem? No ja normalnie czuję, że coś tracę. Czuję, że coś tracę, jak nie zbieram. To możemy wyrzucić. Ammo się zawsze przyda. To też możemy wyrzucić. Tu było. O. No ale to mnie bardzo irytuje. O Jezu, jak mnie to gnębi. Jak mnie to gnębi, cholerstwo. Tam jest skrzynia. To też czegoś nie wiedzieliśmy.
Jest ta skrzynka, tu jest skrzynka. Weź do góry i w dół. Dawaj, sam masz. Wyścaweczkę. Skręcił przyjmę. No, przewodniki. Pięknie. Trochę towaru było. Myślałem, że kamera mnie złapała. Ale ja coś tutaj nie wziąłem. A to się non-stop pokazuje, ale to też jest skrzynia. I właśnie to jest problem. Mój problem zbieractwa. Moi drodzy, ale jeżeli tu jesteśmy przy save, ja sobie to jeszcze zapiszę grę. I to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jasnej filmu. Grauda z Shiro i oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej!